Partnerem programu jest portal weszło.com. Czyli miałaś romans z dziewczyną? Nie, miałam, tak, no. Nie zdradzę ci szczegółów, nie patrz tak na mnie. Witam Państwa, dziś w ogródku restauracji La Bodega goszczę supermodelkę, piękną Natalię Siwiec, Miss Euro 2012. Witam Ciebie, Natalio. Witam. Dziękuję, że przyjęłaś moje zaproszenie, bo wiem, że ostatnio chyba jesteś najbardziej rozchwytywaną modelką w tym kraju. Akurat tak się wydarzyło, że jestem, ale bardzo mi miło, że mogę z Tobą rozmawiać dzisiaj. Dlaczego dopiero teraz zrobiło się o Tobie głośno? Przecież już od 2006 roku występowałaś na okładkach, czy w Maximie, czy w brazylijskim Playboyu. Wiesz, no jak jesteś modelką, to nie jest taki zawód, gdzie no nie idzie w parze z tym, żeby być celebrytą. No jednak musisz być w jakiś sposób zauważona, no i tak wydarzyło się właśnie na stadionie podczas Euro. No właśnie, twoja kariera eksplodowała podczas Euro 2012. Jak to się stało, że nagle ciebie ktoś dostrzegł i znalazłaś się w portalach plotkarskich, na okładkach gazet? Czy to było może świadome zagranie? No, kolejny raz powtarzam, nie było to świadome zagranie. Gdyby było, to bym się teraz uważała za mistrzynię marketingu. Tak siebie niektórzy widzą. Tak. Chyba bym założyła agencję, wiesz, żeby robić takie rzeczy. No powiem Ci tak, no to akurat nie było zamierzone działanie. Późniejsze etapy tego wszystkiego, oczywiście, no jak najbardziej tak, to było pociągnięcie jakby tematu. Ale to, co się wydarzyło na meczu Polska-Rosja, to było niezamierzone działanie, był to zupełny przypadek. Wiesz, przez to, że ludzie uważają co innego, to ja czuję się ogromną szczęściarą i super farciarą, wiedząc, że jest inaczej. No bo na stadionie było jednak 50 tysięcy ludzi, tak. Pewnie wśród tych 50 kilkaset albo kilkadziesiąt pięknych dziewczyn, oczywiście. A znaleziono właśnie ciebie. No widocznie tak miało być, przeznaczenie. Czyli jesteś szczęściarą. Jestem szczęściarą. Tak można powiedzieć. Urodziłaś się w Boguszowie Gorcach. Wałbrzychu. Skąd informacja, że w Boguszowie Gorcach? Bo w Boguszowie Gorcach wychowywałam się. Okej, to powiedz w takim razie, co trzeba zrobić, żeby z miasta w Dolnośląskiem dojść na taki szczyt, zawodowy szczyt jak ty dzisiaj? Myślę, że przede wszystkim wierzyć w swoje marzenia, walczyć, być sobą. I wiedzieć, czego się chce, nawet chociaż ja jestem też taką osobą, która nie dąży po trupach do tego, do swoich marzeń, ale myślę, że to, co masz w głowie i to, że jednak, to zawsze jest tak, że w podświadomie jednak przyciągasz to, o czym myślisz, i myślę, że to jest chyba najważniejsze. Rozmawiamy w La Bodedze i mamy Playboya z Tobą na okładce. Nie myślę, że możemy Państwu pokazać, jak to wygląda. Twoim marzeniem zawsze było to, aby być w Playboyu, prawda? Wiesz co, może to nie było moje marzenie, ale chciałam być na okładce Playboya jako gwiazda. Czy marzenie? No w każdym razie spełniła się moja chęć, mój zamiar. Myślałam, że będzie to dużo bardziej trudne. Jednak okazało się przez to, co się wydarzyło, całkiem łatwe, więc bardzo się cieszę z tego powodu. Jak wygląda taka sesja? Ile to trwa? Co trzeba robić? Zależy od fotografa. Akurat sesja do tego Playboya trwała, myślę, że jest jakieś 8 godzin. Akurat z Robim bardzo dobrze się znamy, jest moim przyjacielem, również prywatnie. Robimy taki bardzo duży projekt wspólnie. I muszę powiedzieć, że z nimi się super pracuje, ponieważ on jest, ja mogę robić sobie, co chcę, zachowywać zupełnie naturalnie, a on po prostu pstryka zdjęcia i dlatego idzie to bardzo szybko i wszystko jest takie bardzo, że tak powiem, w ruchu, jak można zauważyć na okładce. Tak, tak. Jesteś zadowolona z tej okładki i ze zdjęć w środku? Tak, bardzo, bardzo. Czyli tak chciałaś, aby tak to wyglądało? Tworzyliśmy to wszystko wspólnie. No może tam w redakcji mieliśmy spięcia przy niektórych zdjęciach, ja chciałam inne, no ale jakoś musieliśmy dojść do jakiegoś kompromisu i no myślę, że wygląda to całkiem fajnie. Ale wspólnie się zgodziliśmy, że to jedno zdjęcie w środku, gdzie widać ciebie, tak, powiedzmy,
leżącą, prawie leżącą, tak, ze stopami, jest naprawdę, tak, bardzo fajne. Tak, oczywiście. Jak myślisz, dlaczego niektóre dziewczyny, które też są piękne i też mają fajne kształty i fajne ciało, nie godzą się rozebrać dla Playboya? A to trzeba ich by było się zapytać. Ja nie wiem, no po prostu mają jakieś swoje zasady. Każdy człowiek jest inny, każdy człowiek ma jakoś tam sobie poukładane w głowie no kwestia wartości, tak, dla niektórych kwestia wstydu. No i myślę, że to trzeba by było porozmawiać z takimi kobietami. No ja akurat... Ale ty nie masz problemu z tym, żeby się rozbierać, prawda? Nie, nie mam problemu. Pracujesz jako modelka i to jest... Oczywiście, oczywiście. Jakby instrument. Ty grasz. Oczywiście, grasz dokładnie. Bardzo dobrze to ująłeś. To jest ciało, to jest mój instrument, moja praca, więc no jak najbardziej nie mam z tym problemu. Tym bardziej, że tworząc taką sesję, no wiesz, nikt nie postrzega cię w taki sposób seksualny. Nikt nie traktuje cię jak obiekt pożądania, będąc na sesji. Po prostu jest praca, wszyscy zachowują się super profesjonalnie. No i przez to również takie sesje są bardzo komfortowe. Ale wiesz, że część czytelników, nie wiem, większa, mniejsza, ale na pewno jakaś część czytelników, kupując tę gazetę, będzie traktowało ciebie jako obiekt pożądania. A tak, oni mnie traktują, oczywiście. To wtedy ja nie stoję przed nimi naga, nie obserwują mnie. Ja już nie mam tego uczucia wzroku napalonych facetów. No zdjęcia to jest zupełnie coś innego, więc jak najbardziej mogą je oglądać i mogą sobie mieć różne fajne uczucia, odczucia. Jasne. Mówisz o sobie, czasami jestem zbyt seksowna. A mogłabyś powiedzieć śmiało, z pewną, z całą odpowiedzialnością, że to jest najlepsza okładka Playboya od jakiegoś czasu, od wielu miesięcy? Bo jako modelka musisz też być pewna siebie, prawda? Wiesz co? Mogłabym się pokusić o takie stwierdzenie, bo okładka naprawdę bardzo mi się podoba, jest czerwona, jest taka bardzo zwracająca uwagę, na pewno. Jest taka bardzo dynamiczna. No nie znam może wszystkich okładek wcześniejszych, więc bym musiała je zobaczyć, porównać. Ale ja znam i nie chcę być bardzo miły, ani się podlizywać w jakikolwiek sposób. No wiem, ja powiem, że ja też jestem bardzo... jedna z lepszych okładek w ostatnim czasie na pewno. No to super, że tobie też się podoba. No ja myślę na pewno, że to jest jedna z lepszych okładek właśnie Playboya, które ja widziałam i z tych, które oczywiście pamiętam. Okej, mówimy o pewności siebie twojej, modelek. A czy mogłabyś o sobie powiedzieć, ja mam jedno z najlepszych... mam bardzo fajne ciało, jestem jedną z najlepszych lasek w tym kraju. Jakbym bardzo chciała, to mogłabym mieć każdego faceta. Jakbym bardzo chciała. Abstrahuję od tego, że masz, tak, że masz, tak, męża, tak, i tak dalej. Wiem, o co chodzi, No, wiesz co, no to pewnie jakbym chciała, ja raczej powiem ci tak, no czuję się na siłach. Nigdy nie zdarzyło mi się tak, żebym nie miała faceta, którego bym chciała uwieść. Nigdy. Więc mogłabym pokusić się o takie stwierdzenie, które teraz wyraziłeś. Czy jestem jedną z najlepszych lasek w tym kraju? Myślę, że w Polsce jest bardzo dużo pięknych kobiet, więc no nie uważam, że jestem jedną z najlepszych, ale jestem jedną z tych fajniejszych. Jasne. Jest dużo ładnych dziewczyn, ale takich nie spotyka się tak często na ulicach. No niestety. No dziękuję bardzo. Tak to wygląda. Często podrywają ciebie faceci? Bardzo często. To jest problem dla twoich partnerów, dla twojego partnera? Dla obecnego partnera nie jest to żaden problem. On wie, jak dużo znaczy dla mnie i wie, że jego pozycja nie jest zupełnie zagrożona. I nawet powiem ci, że bardzo lubi to, kiedy jestem adorowana przez facetów. Oczywiście... Czy bo dla faceta to też jest fajne, że, to jego, jest, tak, że jego wybranka, że jego dziewczyna, że podoba się wielu facetom, dokładnie, prawda? Dokładnie. Więc on ma zupełny dystans do tego i no nie wiem, jakoś tak bardzo fajnie na to wszystko reaguje. A jak często podrywają ciebie dziewczyny? Ej, często. Bardzo często? Bardzo często. Ale ty kiedyś powiedziałaś w jednym z wywiadów, że jeżeli widzisz, że dziewczyna ciebie podrywa, to ty też się chętnie do niej uśmiechasz, nie masz z tym żadnego problemu. Znaczy, wiesz co, to nie jest tak, że kiedy kobieta mnie podrywa, tylko kiedy widzę ładną kobietę, która mnie zainteresuje, to faktycznie spoglądam na nią. W ogóle ja uwielbiam kobiety, jestem... Wiesz, dlaczego też o to pytam? Tak. Dlatego, że może to jest temat tabu, ale miłość między kobietami, czy też dwie kobiety, to jest coś pięknego. No ja też tak myślę. No, dużo piękniejsze niż dwóch facetów, no, oczywiście, prawda? Oczywiście, że tak. No na pewno dużo bardziej estetyczne. Ja powiem ci tak, ja uwielbiam w ogóle kobiece ciało, uwielbiam piękne kobiety, więc jak ja widzę piękne kobiety na ulicy, no nie wiem, w
w programach, w internecie, to ja się zachwycam tym pięknem. Mam to samo. I kibicuję, no oczywiście. Ja kibicuję bardzo takim kobietom i oby jak najwięcej pięknych kobiet na naszych ulicach i oby jak najwięcej pewnych siebie kobiet na naszych ulicach. No i faktycznie jest tak, że jak widzę taką piękną kobietę, to... To nie skończę. To? Nie, to no nie. Rozmawiamy szczerze, także nie ma nie, powiem Ci tak, na przykład tam. Jakbym dzisiaj, jakby tutaj usiadła koło mnie teraz Rihanna na przykład, super, to nie wiem, co bym zrobiła. Super dziewczyna. Tak, chodzi mi o całą. A wyrobiła się, nawet. Prawda? Wyrobiła się, wygląda super i powiem Ci, że jeżeli by tutaj usiadła, to nie wiem, co bym zrobiła, nie ręczę za siebie wtedy. Mielibyśmy na pewno pikantny program. No. Kamery zostawilibyśmy włączone. A jak to wygląda? Skąd wiesz, że dziewczyna ciebie podrywa? Czy dziewczyny dzisiaj robią to subtelnie, czy dziewczyny może są bardziej odważne niż faceci? Wiesz, powiem Ci tak. Czasami zdarzają się kobiety, które są bardzo nachalne, dużo bardziej nachalne od facetów. No i to jest troszeczkę takie niesmaczne. Mnie akurat osobiście coś takiego troszeczkę odraża. I nie przepadam za tym. Natomiast większość kobiet po prostu no, podchodzi, dotyka cię jakoś delikatnie. Ale gdzie? W klubach? No też. No, raczej w sumie najczęściej chyba w klubach. Tak, w klubach. Miałaś kiedyś romans z kobietą? To jest dobre pytanie. Mogę powiedzieć. Uśmiechasz się tak, jakbyś nie. miała. Nie, mówię, to może jest temat tabu, natomiast dzisiaj już coraz więcej osób o tym mówi. Nie jest to żaden powód ani do wstydu, ani do tego, żeby o tym nie rozmawiać. Nie chcę się na ten temat wypowiadać. Już i tak tyle rzeczy powiedziałam, już za dużo tych kontrowersji, myślę. Czyli miałaś romans z dziewczyną? Nie, miałam, tak. No. Nie zdradzę Ci szczegółów, nie patrz tak na mnie. Ja mam to w dupie, mówiąc brzydko. Ja wiesz co, nawet tego nie czytam. Wiem, że możesz mi w to nie uwierzyć, ale po prostu mnie to nie interesuje. Partnerem programu jest portal weszło.com. Partnerem programu jest portal weszło.com. Ty jesteś piękną, seksowną dziewczyną, natomiast jest taki stereotyp modelki, że jest piękna, ładna, może się podobać, jest często sexy, ale bardzo głupia. Natomiast ty dzisiaj tutaj przychodzisz, sobie na ludzie rozmawiamy, jest bardzo fajnie. To jest stereotyp, czy rzeczywiście często tak jest? Wiesz co, myślę, że zupełnie tak nie jest. Chociaż pewnie wiele ludzi uważa mnie za głupią, co akurat nie obchodzi mnie to zupełnie. Ale powiem Ci tak, no na jakiej podstawie, na przykład na tej podstawie, że powiem coś takiego, że się nie wstydzę mówić o tym, na przykład o operacjach plastycznych lub o innych rzeczach. Po prostu ludzie uważają to za rodzaj głupoty lub pewnie jakieś inne zachowania. Ja natomiast... A to chyba najczęściej tak... dziewczyny, prawda? Które mówią, o, sztuczna lalka. A tak, dałyby pewnie wielkie tak. pieniądze, żeby wyglądać tak jak ty. Tak. Wiesz, tak myślę, że jest tak po prostu. Jeżeli każda kobieta, która dostałaby pieniądze na operacje plastyczne, na pewno by sobie coś zrobiła. Jestem przekonana, daje sobie dwie ręce uciąć. Znaczy, no może nie wszystkie, ale tak z 95% na pewno by sobie to zrobiły. I piszą tak, jak piszą, czy tam wypowiadają się osoby tak, jak się wypowiadają. Ale masz się taką pozycję, że powinnaś, mówiąc brzydko, mieć to w dupie. Ja mam to w dupie, mówiąc brzydko. Ja wiesz co, nawet tego nie czytam. Wiem, że możesz mi w to nie uwierzyć, ale po prostu mnie to nie interesuje. Czy każdy tak mówi, że nie czyta? Ale ja naprawdę ja też nie o sobie czytam. Mówię, że nie czytam, a czasem czytam. A ja nie czytam. Przysięgam Ci, że nie czytam. Kiedyś było tak, jeszcze za czasów Damiana, że faktycznie... Mówiło o Damianie Gorawskim, byłym zawodniku FK Moskwa i Twoim narzeczonym. Tak, wtedy jeszcze czytałam takie komentarze i czasami było mi przykro. Dzisiaj, jak to wszystko się wydarzyło, wiedziałam, że pierwszą rzeczą, którą muszę zrobić, to założyć sobie, że nie czytam, ale konsekwentnie, ja potrafię być konsekwentna w takich rzeczach, nie czytam niczego, co jest o mnie napisane w internecie przez internautów, nawet często nie czytam artykułów. Kolejną A to prawda rzeczą... a propos artykułów, że zarobiłaś, jak pisze Super Express, 500 tysięcy złotych w tydzień? Nie mogę Ci powiedzieć. Czyli to prawda? No nie mogę Ci powiedzieć. A skąd wyciekła informacja, że zarobiłaś akurat 500 tysięcy, a nie 600 albo 400? No skąd ta informacja musiała wyjść? Nie wiem, skąd ta informacja. Dziennikarka zadała mi pytanie na temat kiedyś, ale to już troszkę wcześniej, jeszcze z jakiegoś innego portalu, ile dostałam za kampanię produktu Ego, napoju energetycznego. Tak?
ego. No i faktycznie no, ta kwota jest super pokaźna i faktycznie mogłabym sobie kupić za nią samochód. A dlaczego takie kwoty padają? No to już są. A nie potrzebujesz samochodu, bo jak widzę zaparkowane tam BMW X6, to bardzo dobrze. No nie, samochodu nie potrzebuję. Nie. Ale wiesz, pieniążki jak najbardziej zawsze się przydadzą. Jasne. Choćby ze względu na to, że żeby na przykład zasponsorować rodzicom wyjazd, nie wiem, na wakacje. Albo, no, albo choćby na to, żeby sobie zrobić operację plastyczną. Mnie to też denerwuje tak. No, w Polsce, że no. U nas się nie mówi o tym, że ktoś dużo zarabia. Ciężko pracujesz, to dużo zarabiasz. Oczywiście. Twoja sprawa. Oczywiście. Wiesz, no myślę, że dużo ludzi nie zdaje sobie sprawy nawet, jak ciężka jest to praca modelki. No sesje czasami trwają bardzo długo, są naprawdę męczące. Czasami jeszcze nie jest twój dzień i po prostu czujesz się fatalnie, więc... No i ciągłe dbanie o to, żeby wyglądać bardzo seksownie. Dokładnie. Ciągłe dbanie. W tym momencie jeszcze no, nie mogę wyjść z domu w podkoszulku, nie wiem, we włosach jakiś prosto z łóżka. Dlaczego? Bo zrobią ci zdjęcia i jutro będą w fakcie, tak? Dokładnie. Gdzie to będzie wyglądało? Ale, wiesz, to, że będą, to nawet by mi nie przeszkadzało. Ale to, jakie podpisy będą pod tymi zdjęciami, kto co wymyśli, no to wiesz, ja codziennie się zastanawiam tylko tak, Boże, zrobili mi zdjęcia, ciekawe, co mogą do nich wymyślić, co tam można było, jak... A ścigają ciebie paparazzi? Wiesz, no ostatnio właśnie zdarzyło mi się, że spotkałam, miałam takie spotkanie trzeciego stopnia, faktycznie on był dosyć daleko, tutaj na Placu Trzech Krzyży, gdzieś tam się ukrywał, widziałam go z daleka, no ale co zrobisz, miałam podejść do niego. No, nie, no to jest coś jego praca. Jego praca. No mogłam zrobić dla niego coś fajnego, żeby zdjęcie się sprzedało, ale akurat nie miałam humoru. Sesja w Playboyu to też są pieniądze, prawda? Oczywiście. Fajne? Godne? Fajne, godne. Liczone w dziesiątkach czy setkach tysięcy? Nie mogę powiedzieć. No kurczę, co tak, zarabiam tyle za samochód, dam tyle za operację. Nie, no po prostu to jest coś, co mi się interesuje i mnie, i naszych widzów. No jest to opłacalna sprawa. Szczególnie jak jesteś na okładce jako gwiazda, tak? Czyli to jest przyjemne z pożytecznym, przyjemne jak najbardziej. Przyjemne z pożytecznym. Hmm. Czyli rozbierajcie się, dziewczyny, nie znacie dnia ani godziny. Teraz to wymyśliłem. O, super, podoba mi się. No ładnie, rozbierajcie się, dziewczyny. Dobra, to jeszcze chwilę porozmawiamy o pieniądzach i kończmy ten temat. Opłaca się być w Polsce modelką? Jeżeli nie jesteś Natalią Siwiec i nie robią ci zdjęcia na meczu Polska-Rosja na Narodowym. Opłaca się być w Polsce powiem modelką? Powiem ci tak, oczywiście przed tym wszystkim, co się wydarzyło na stadionie, no bardzo długo pracowałam jako modelka i powiem czystym sumieniem, że naprawdę opłaca się w Polsce akurat taki typ jak ja. Myślę, że Ania Rubik oczywiście w Polsce jako modelka nie zrobiłaby... Znaczy nie bardzo miałaby jakie ciuchy reklamować, bo u nas się nie robi dobrych ciuchów. Nie ma high fashion, dokładnie. Natomiast wiesz, ja robię sesje na przykład do magazynów, do strojów kąpielowych czy do bielizny. Akurat w Polsce jest bardzo duży rynek na to. Jeszcze jestem dodatkowo tak typem bardzo komercyjnym, gdzie różne reklamy dochodzą do tego, także naprawdę można z tego zarobić bardzo fajne pieniądze. Da się godnie żyć. Da się godnie żyć, oczywiście. A ile zarabia dziewczyna, która jest uznana w świecie modelingu? Nie pytam o ciebie. Mhm. Średnio. To są zarobki miesięcznie, nie wiem, 30 tysięcy, 20 tysięcy złotych czy euro. Czy to jest tak zróżnicowane, że ciężko powiedzieć? A to jest właśnie tak zróżnicowane. Bo wiem, że Ania Rubik pewnie zarabia takie pieniądze, no o których to ja nawet nie śnimy. Dokładnie, ile ona zarabia, ale powiem ci tak, no myślę, że tak od 20 tysięcy. Złotych. Złotych. No ja ci mówię na przykład na swoim przykładzie, tak? Jasne. Wcześniej, inne dziewczyny, tak, wcześniej. No inne dziewczyny, no nie wiem, nie wiem jak to się kształtuje, no ale myślę, że tak można zacząć od takich. To skąd się bierze stereotyp z kolei, że dziewczyny takie jak ty lecą na pieniądze, na dobre samochody? Bo bardzo sobie chcesz, to sobie ten samochód kupisz. No dokładnie. Wiesz co, powiem ci dlaczego. Myślę, że trochę tak jest. Akurat ja nie jestem taką osobą. Po prostu, bo nie jestem. Jestem tak wychowywana, że dla mnie są inne wartości ważne i na pewno nigdy w życiu bym nie poświęciła miłości na przykład dla pieniędzy. Ale no wiesz, mam koleżanki, wiem jak to wygląda. No. Czyli to prawda, co się mówi, że samochód, dobry samochód dla wielu modelek to jest tak zwany dupołap. Czyli one po prostu na te samochody lecą i później widać te wgniecenia na maskach BMW X6. Już nie chcę wracać do samochodu twojego męża, a nie narzeczonego. To jest już mój samochód. On za kierownicą. No tak, no jak ja jadę z mężczyzną, samochodem, to wolę, żeby on prowadził. W ogóle się bałem, że on tutaj przyjdzie i będzie słuchał tego wywiadu, ale widzę, że tak trochę się kręci wokół tego samochodu. Wiesz co? I czeka.
Tak, ja w ogóle chciałam, żeby on tu przyszedł, ale faktycznie jak jego widzę obok, ostatnio na wywiadzie miałam. A dałby mi w ryj za jakieś pytanie, czy nie? Nigdy. Nigdy. Nie, nie, w ogóle to nie jest osoba, która daje w ryj, że tak powiem. To jest osoba, która wszystko załatwia słowami. Ewentualnie mógłby cię jakieś potyczki słowne. Zabić słowem. Dobra, tak to jest z tymi dziewczynami, które z tym dupołapem, no, które lecą na samochody. Bo mi trzeba powiedzieć, tak, tak jest. No pewnie tak jest. No, trzeba by było, wiesz, poszukać tutaj, chociaż nie, co poszukać. Pewnie i tak by się nie przyznały do tego. No, ale ja akurat uważam, że często tak jest. Modelki? Też? Pewnie tak. Uznane modelki też? Nie wiem. Nie mówimy nazwiskami. Nie znam. Nie znasz uznanych modelek, czy takich, które... Nie znam uznanych modelek, takich tych z najwyższego poziomu. No nie miałam okazji nigdy poznać. A jak to jest właśnie w waszym świecie? Czy to jest środowisko, gdzie się zawiązują przyjaźnie, czy to jest środowisko pełne zawiści, agresji, zazdrości, podkładania sobie świni? Powiem ci szczerze, no, ja akurat żyję w zupełnie innym świecie i zawsze tak było, że ja nigdy nie żyłam w świecie tym modelkowym, że tak powiem. Nie, no ale brałaś udział w różnych Miss Fashion of coś tam. No tak, brałam udział i na tych konkursach powiem ci, że tak. Tamtych dziewczyn widziałem dużo na zdjęciach, tak? Tak, tak, tam to oczywiście zawiązywały się przyjaźnie, które zresztą trwają do dzisiaj i mam kontakt na przykład z bardzo dobra koleżanka moja, to dziewczyna z Malty czy dziewczyna z Bułgarii i mamy kontakt do dzisiaj, no ale na konkursach jest troszeczkę inaczej, myślę. Ale chyba masz dziewczynę, która, albo dziewczyny, które z tobą rywalizują w jakiś sposób, czy nie? To na pewno są, ale mówię ci, ja żyję w zupełnie innej... W innym świecie, w zupełnie innej rzeczywistości. Kreuję sobie w ogóle taką swoją bańkę mydlaną, w której żyję, bo wiesz, no wiem, że świat jest straszny. I powiem ci szczerze, że no, ludzie są straszni, a nie, ja tego nie tak, odczuwam. Nie wiem, czy tak myślałem, że to jest po części tak, że idziesz na wybiegu, jak się przewrócisz, to się wszystkie zacierają ręce. Pewnie tak jest. Pewnie tak jest. Dokładnie, ale no wiesz, no ja nie odczuwam tego na swojej skórze, tak bezpośrednio przynajmniej, bo no, ja nie żyję w tym świecie, jestem zamknięta, żyję w ogóle ze swoim już mężem, żyję z najbliższymi przyjaciółkami, które nie są z tego towarzystwa, a są przepiękne. No takie, wiesz, poznajesz, kiedy człowiek jest dobry i ja właśnie staram się otaczać tylko takimi bardzo dobrymi ludźmi, którzy są tacy dobrzy, wychodzi z nich to dobro właśnie od środka. Nie jest niewielu takich ludzi, dlatego moje towarzystwo jest bardzo ograniczone. To dlaczego nie poznałaś od razu, że Kasia Kraszewska, też supermodelka, nie jest dobra? Powiedziałaś w jednym z wywiadów, zaczyna się ostro. Nie chcę Ciebie też tutaj jakoś wprowadzać w zakłopotanie, ale powiedziałaś w jednym z wywiadów, kiedyś myślałam, że to jest moja dobra przyjaciółka, ale zawiodłam się. Wiadomo, że chodzi o sprawę z Damianem Gorawskim. No zdarza się. No wiesz, człowiek nie jest nieomylny. Myślę, że dzisiaj już mam... ta sytuacja była ile? 7 lat temu, więc to jest kawał czasu temu i myślę, że od tamtego czasu bardzo się zmieniłam, mam zupełnie inną intuicję. I zupełnie inaczej czuję ludzi, więc myślę, że dzisiaj nie popełniłabym takiego błędu. A chcesz w ogóle rozmawiać o tym? O związku z Damianem Gorawskim, czy nie? Nie grzebmy w trupach. To zapytam tylko o jedną rzecz. Tak. Po co się rozstawaliście na łamach Faktu i Super Expressu? Wiesz, to nie ja rozstawałam się na łamach. Ale były tam twoje wypowiedzi. Tak, raz była moja wypowiedź i powiem ci, że to w ogóle, no to wiadomo, no... To jest takie trochę świństwo, ponieważ ja po prostu wypowiedziałam się na ten temat. Powiem ci, z jakiego względu. Dlatego, że ja byłam przez niego opluwana na łamach... Super Expressu albo Faktu, albo czegokolwiek. Tak, albo Kwartalnika, tych gazet. Mleczarza. Dokładnie, tych gazet. I po prostu najbardziej bolało to moich rodziców. Gdzie ja tego nie czytałam, miałam to... Może znowu użyję tego brzydkiego stwierdzenia w dupie. To moich rodziców to bardzo bolało, ponieważ dalej mieszkają w małym mieście i po prostu odbijało się jakby to na nich, tak? Więc nie mogłam zrobić inaczej, tylko zabrać głos, ponieważ wiedziałam, że pomoże to bardzo im, kiedy ludzie z mojego miasta przeczytają również moją wypowiedź. Fakt zrobił z tego oczywiście coś strasznego dla mnie, ponieważ ujął to w taki sposób, że ja napisałam do nich list. Nigdy w życiu tego nie zapomnę, jak ktoś napisał niby w moim imieniu list podpisany Wasza Natalia. No to było, wiesz, dla mnie był... Mogłaś ich podać do sądu.
No pewnie mogłam, no ale no, nie zrobiłam tego. Przez to no, mój brzuch nie był taki jak wcześniej. Widziałeś wcześniej, był taki naprawdę fajny. Partnerem programu jest portal weszło.com. Partnerem programu jest portal weszło.com. Okej, okay, bo jesteśmy właściwie kanałem piłkarskim. Chciałem też Ciebie zapytać o, czy też sportowym, o Twoją znajomość z piłkarzami, bo jesteś znana w tym kręgu, prawda? Reprezentanci Ciebie znają. Z czego? Tak. To się bierze właśnie z tego związku z Gorawskim, czy nie? Nie, to w ogóle nie bierze się z tego związku z Gorawskim. Wiesz, no ja akurat mam bardzo dużo znajomych, takich nawet z wyższych szczebli piłki nożnej, więc raczej właściwie ja, no mój mąż. I przez to również ja. No on grał w beach soccera, tak? Grał w beach soccer, tak, ale to akurat nie w ogóle nie związane z jego zawodem, tylko po prostu no, znajomości, które się zawiązały tam parę lat temu, które po prostu podtrzymujemy dalej z tymi ludźmi. No i to po prostu oczywiście znajomość. Wszystko zatacza jakby krąg. Od jednego znajomego. Często sobie podrywali piłkarze? Podrywają piłkarze? Tylko szczerze, błagam. Nie mówimy nazwiskami. Chodzi o piłkarzy naszej polskiej reprezentacji? Tak. Nie podrywają mnie. Wiesz, oni znają mnie i Mariusza, więc no... Raczej... Ale lubią flirtować. Tak, lubią flirtować. To zresztą tak samo jak ja. Jeszcze jedno pytanie, ostatnie. Bo mówisz, że ten wywiad jest okej. Okay. Tak. Daliśmy radę. Jak Ty mówisz, lubisz to słowo, nie daliśmy dupy. Bo dzisiaj parę razy powiedziałeś, że masz coś dupy. Dzisiaj nie daliśmy dupy. Tak, dzisiaj nie daliśmy dupy. Jak często jest tak, że przychodzi do Ciebie dziennikarz albo dziennikarka i mówi: Pani Natalio, i zadaje Ci takie pytanie, że masz go dosyć na dzień dobry? No zdarzyło mi się to już parę razy. Bo wiesz co, jak widziałem z Tobą wywiad w pytaniu na śniadanie, nie wiem co o tym sądzisz, to mam wrażenie, że pani zadająca Ci pytania, tak. Miała albo słabszy dzień, albo po prostu jest lekko przygłupia. No wiesz, czasami też mi się tak wydaje. Tylko, no, pokazywanie zdjęcia Balotellego i pytanie, czy ma fajne mięśnie, jest no ale, głupie. No wiesz, no to jest to jest cały show biznes, tak? To właśnie o to chodzi. No słuchaj, jak ja na swój profil wrzuciłam zdjęcie swoich pośladków, to lajków było, nie wiem, nie pamiętam już ile, ale ponad 1000 lajków w ciągu kilku godzin, jak wrzuciłam zdjęcie Bad Boy Campbell. Tak. No, 4 lajki w ciągu, nie wiem, też kilku godzin, więc no, o czym mówimy? No, to mi pokazało, w jakim kierunku iść i co się sprzedaje w Polsce. Czyli trzeba pokazywać cycki i dupę. Trzeba pokazywać cycki i dupę i wtedy będzie się najbardziej... A po co sobie zrobiłaś operację cycków? Ja widziałem zdjęcia, ty znasz te zdjęcia, z Damianem Gorawskim w takiej katanie, prawda? Tak, tak. Tak, ja miałam piękny duże biust. Tak. Ale piękny biust. Tak. Powiem tak, bo po... tym, jak rozstałam się z Damianem Gorawskim, schudłam 7 kilo. Tak Ciebie to zabolało? Nie, myślę, no, że... trochę dramaturgii. Nie zabolało mnie to. Po prostu rozstaliśmy się, wiesz, nowe życie, nowe plany, dużo się bardzo działo w moim życiu i jakoś tak schudłam 7 kilo, więc przez to no, mój biust nie był taki jak wcześniej. Widziałeś wcześniej, był taki naprawdę fajny. A on był wtedy sztuczny? Nie, wtedy był naturalny. I wiesz, no taki przeskok z takiego biustu, super, no musiałam zrobić z tym coś, ponieważ no, pracuję jako modelka. Może wiesz, gdybym nie pracowała i nie zarabiała tak na baciki czy na chleb, to może bym tego nie zrobiła, ale no wiesz, przez to, że pracuję jako modelka, no to no, niestety zawód wymagał ode mnie tego. I tak bardzo długo czekałam z tym i zdecydowałam się dopiero rok temu. Dziękuję Ci bardzo, że wpadłaś do nas na Labodegi. Dziękuję do naszego bardzo. Programu. Moim Państwa gościem była modelka, naszym zdaniem super modelka, piękna Natalia Siwiec. Do zobaczenia. Jaka jest Twoja ulubiona propozycja? Ale słuchaj, nie, nagrywamy to teraz? Nie. Nie. No, ja nie. Wolę nie. Oglądajcie program Patryka Mirosławskiego. Zapraszam. Nie, no ja przede wszystkim byłem zdziwiony, że Maciek Kurzajewski, który 3 razy został komentatorem roku, nie komentował mistrzostw. Partnerem programu jest portal weszło.com.